Dobrze, wracamy po przerwie. Przypomnę, że pierwszy, mam taki schemat tych wykładów, że pierwszy jest ogólnie o zagadnieniu, a drugi i trzeci już wchodzi w głąb konkretnych tekstów biblijnych, nad którymi tak się pochylamy nieco dokładniej. I myślę, że to, co jest napisane w 1 Koryntian w 13 rozdziale, to jest tak wielkie przesłanie, a rzeczywiście może nam się ten sens tego tekstu zagubić, kiedy nie wnikniemy w znaczenie poszczególnych słów, które tam się pojawiają. Żeśmy rozmawiali przed chwilą z Tomkiem, że czasami używamy słów kompletnie w różnych sensach. I niby jest dialog, niby jest rozmowa, ale to zupełnie rozmawia się o dwóch różnych rzeczach, nie? Bo jeśli ma się inaczej zdefiniowane pojęcie słów, no to też co innego wychodzi w rozmowie. No a list do Koryntian, 13 rozdział, zawiera wiele określeń miłości. Owszem, z podkreśleniem rangi miłości. Z podkreśleniem rangi. Bo to jest niezwykle ważna rzecz. Powiedziałem przed chwilą, że można dywagować o różnych aspektach funkcjonowania Kościoła, o tych różnych darach i tak dalej. Można się nawet spierać w niektórych fragmentach, bo dochodzą do głosu różnego rodzaju, różne widzenie pewnych rzeczy. Ale jeśli nie będzie tego, o czym jest w 13 rozdziale, jeśli nie będzie miłości, to wszystko inne można zaorać i to nie ma żadnego znaczenia. Nie? To jest aż tak ważne. Aż tak ważne. Krótko mówiąc, kompozycja całego 13 rozdziału wygląda mniej więcej tak. Pierwsze trzy wersety mówią o tej nicości naszej znikomości, że bylibyśmy niczym, nie mielibyśmy żadnego znaczenia, gdyby nie było miłości. Bez miłości jesteśmy niczym. Końcowy fragment podkreśla, że miłość jest największa, nigdy nie ustaje. Są rzeczy przemijające, są rzeczy tymczasowe, a są rzeczy nieprzemijające. I tym nieprzemijającym jest właśnie miłość. Więc argument Pawła jest taki, żeby się skupić, skoncentrować szczególnie na tym, co jest nieprzemijające. Oczywiście nie zaniedbując rzeczy, które są teraźniejsze. Nie? Ale jak się zaniedba rzecz fundamentalną, to te rzeczy mniej istotne, no po prostu też tracą swój sens. Wejdziemy w szczegóły tego tekstu. No i oczywiście wersety od 4 do 7 to jest definicja miłości, jak to nazywałem ogólnie, definicja miłości. Ogólnie rzecz ujmując, definicja Pawłowa z 13 rozdziału bardzo różni się od definicji słownikowych, jakie byśmy znaleźli w języku polskim. Byśmy wzięli słownik języka polskiego, hasło miłość, no i zobaczyli, jakie tam jest znaczenie. No to może jakieś wspólne elementy byśmy znaleźli z tym, co mówi Paweł, ale myślę, że nie byłoby ich aż tak bardzo dużo, tych punktów stycznych. I to, co myślę, tak wstępnie mogę powiedzieć, co się rzuca w oczy, że miłość to niekoniecznie sfera uczuć tylko. Czasami miłość kojarzymy z jakimś uczuciem, które się tam gdzieś pojawia. Stanem emocjonalnym może jeszcze tak, nie? A tutaj Paweł sprowadza tą miłość do robienia, do działania, do praktyki, nie, do życia, do jakiejś codzienności. Takie mało romantyczne podejście do miłości, bym powiedział, nie, jest w wydaniu Pawła. Ale jeśli miłość nie będzie taka, jak określił, to jej po prostu nie ma. Znowu użyję tego sformułowania. Także zachęcam, żeby się temu dobrze przyjrzeć, ponieważ 1 Koryntian 13 to w całości tej drugiej części zajmiemy się tylko tym tekstem. To chyba jest wyraz agape, nie? W tym, prawda? Aha. No tak, język polski jest uboższy. Odcienie znaczeniowe miłość. W Grece mamy co najmniej 4 słowa. I tu jest agape, rzeczywiście. Ale skupmy się na tym, co chce nam Paweł powiedzieć. Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, zaczyna się ten tekst.
W drugim, choćby miał dar prorokowania, pojął wszystkie tajemnice, posiadł wszelkie poznanie, choćby miał całą wiarę, także przynosiłbym góry. Popatrzcie, jakie to są wielkie rzeczy. Mówię językami ludzi i aniołów, jestem po prostu absolutnie biegły. Mam dar prorokowania, wszystkie tajemnice, poznanie, góry bym przynosił, taka wiara. I trzeci element. I choćbym po części rozdał całą swoją majętność, własność, i choćbym swoje ciało wydał, by się chlubić. Czyli takie potężne czyny wiary, takie wielkie dzieła. Nie? Tak by można o tych trzech rzeczach powiedzieć. Ale każdą z tych trzech elementów, oczywiście ta lista, można by ją ciągnąć w nieskończoność, bo cokolwiek by nam przyszło z takich wielkich i ważnych rzeczy, które można tu i teraz realizować. Jeśli nie będzie tego elementu, a miłości bym nie miał, bo jest wspólna fraza po każdym z tych fragmentów. Wspólna fraza, a nie miałbym miłości. Bez miłości bym nie miał. Co teraz pomyślałem jako odwrotność, bo tak wszyscy mówią, że ten Bóg Starego Testamentu taki jest groźny, taki surowy, ale jak się weźmie, co leży u podstaw, że miłość, że to nie chodziło o to, że Bóg taką twardą ręką wychowywał swój naród, tylko że tam widać w tym miłość, to automatycznie wszystko to inaczej się jawi. Te wojny, które Izrael prowadził i tak dalej, że jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to nie była sama surowość, tylko jeżeli za tym stała miłość, to wszystko jest do zrozumienia. Nie, takie dogłębne studium Starego Testamentu pokazuje, że Bóg jest niezmienny. Nowy Testament nie objawia innego Boga. Jest inne objawienie, pełniejsze, dokładniejsze, ale mamy objawienie tego samego Boga. W Chrystusie najpełniejsze, to nie ulega wątpliwości, a uosobieniem jest miłość. Zresztą do listu Jana w trzeciej części wrócimy. Tam w kontekście, że Bóg jest miłością i jakie to z kolei ma praktyczne zastosowanie, też przejdziemy. W każdym razie parafrazowałbym ten fragment, który tu omawiamy, że choćbym nie wiadomo co robił, jak wielce był obdarowany, jakich wielkich dzieł dokonywał, a nie miałbym miłości, to wszystkie dzieła czym są? Po kolei. Zobaczmy znowu, bo ten tekst jest skomponowany. On pokazuje, pierwsza część to są te dzieła, druga część brak miłości, a trzecia co to znaczy w takim układzie? W pierwszym przypadku pozostałbym miedzią, co dźwięczy, lub głośnym cymbałem. Jak rozumiemy tę metaforę, tą przenośnie? Jest takie też określenie czasem, para na gwizdek, nie? Że jest trochę hałasu, coś tam słychać, widać, ale w gruncie rzeczy nie ma jakiejś trwałej wartości w tym. Więc tu jest jeszcze powiedziane w obrazie, co to znaczy, ale już w kolejnym już mówi dosłownie. Nie? Owszem, mogę tam gdzieś brzęczeć, dźwięczeć, ale w konsekwencji w gruncie rzeczy jestem niczym. Niczym. Tak wielkie rzeczy robisz, a jesteś niczym. Bo nie masz miłości, nie? Która jest fundamentem, która jest czymś najważniejszym. I podobnie, nic bym nie osiągnął. Jestem niczym, nic bym nie osiągnął. I to można spojrzeć w kategorii osiągnięć jakichś doczesnych, ale myślę, że trzeba spojrzeć w kategorii wieczności. Że nawet docześnie to niewiele da, kiedy jest jakieś działanie bez miłości, ale w wieczności, sorry. To przed Bogiem nie ma żadnej wartości. Nie? Także mocny, bardzo mocny tekst na początek. Nas tutaj Paweł wprowadza w zagadnienie rangi miłości w naszym codziennym życiu, w naszym codziennym pielgrzymowaniu. Końcóweczka teraz. Zostawiam celowo środek na koniec, ponieważ to mamy początek i koniec. To jest jakaś baza do tego, co jest głównym akcentem. A główny akcent w tym, według moich obserwacji tego tekstu, pada właśnie na tą definicję miłości. Pokazanie, jak ona się wyraża w praktyce. A co mamy na koniec? Miłość nigdy nie ustaje. Tak się zaczyna ósmy werset. Koresponduje z ostatnim sformułowaniem na końcu tego fragmentu.
nie ustaje. Największa jest miłość. Tutaj mówi o rzeczach przemijających, o tych, które dzisiaj są, mają jakieś znaczenie, mniejsze czy większe, ale w końcu stracą swoje znaczenie. Bo proroctwa się spełnią, języki skończą się, poznanie, no to jak będziemy bliżej poznania tego, które jest u Boga, no to cóż to my poznaliśmy dzisiaj. Nie? Tak jak Hiob gdzieś powiedział, że to, co dzisiaj, jeśli chodzi o nasze poznanie Boga, to ledwie szept Boga słyszymy. Ledwie szept. A gdzie jest Jego wielkość, jest Jego potęga? W każdym razie widać tą też ułomność tego poznania. Tutaj dalszy fragment. Aha, tu jeszcze wcześniej ten 13 werset na dole. Teraz zatem trwają wiara, nadzieja, miłość. Te trzy, a z nich największa miłość. Czyli jest coś, co trwa teraz, w teraźniejszości, w tej chwili. Ma sens, ma znaczenie, ale akcent rzeczywiście w tym nauczaniu Pawła pada na miłość. I teraz argumentuję to jeszcze dokładniej. Bo po części poznajemy, po części prorokujemy. Myślę, że każdy z nas ma taką świadomość jakiejś takiej znikomości, ograniczoności. Nie? Jak wchodzimy w materię Bożego Słowa, to się czujemy tacy mali. Nie? A to jest takie wielkie, wielkie dzieło, wielkie przesłanie. Nie? Ja na środowych spotkaniach mamy Księgę Apokalipsy i ona tak bardzo, oprócz wielu innych rzeczy, tak bardzo uczy pokory. Wchodzimy teraz, żeby zrozumieć fragmenty z 11 rozdziału, to trzeba wejść w Księgę Ezechiela. Wchodzimy w Księgę Ezechiela i znowu, jaki człowiek mały, jaki malutki, nie? I chodzi o to, że ta świadomość jest absolutnie konieczna, żeby nawet wręcz stawiać siebie do kąta i mówić, marny pyłku, czymże się pysznisz? A Paweł mówi, że po części poznajemy, po części prorokujemy. No, według tych naszych skromnych możliwości tego nie wolno przeceniać. Cząstkowe. To, co cząstkowe, przestanie mieć znaczenie. Czyli ma jakiś czasowy wymiar, zastosowanie do określonego momentu w historii, ale zrealizuje się i koniec, nie? Więc to jest ciekawa argumentacja Pawła, że on miłość kontrastuje, miłość nieprzemijającą, kontrastuje z ważnymi w sumie rzeczami, ale przemijającymi. Gdy przyjdzie to, co doskonałe, wtedy to cząstkowe przestanie mieć znaczenie. Czyli jest jakaś rzeczy przemijające są jakby w drodze, ale przyjdzie kres tej drogi, no to przyjdzie doskonałość. Tutaj jakkolwiek to rozumieć, przyjdzie doskonałość, jakieś wypełnienie, jakaś kwintesencja tego przesłania, które było czasowe. No wtedy przestanie mieć znaczenie. Teraz drugi obraz poniżej jest taki. Mówię teraz, gdyż widzimy jak w zagadce, nie? To, co możemy poznać, to takie jeszcze jest enigmatyczne, takie niewyraźne. Nabiera kształtu wraz z naszym rozwojem duchowym, ale mimo wszystko mamy świadomość jednak, że ta pełnia jest jeszcze przed nami. Nie? Teraz poznaję po części. No, nie da się inaczej. Potem jednak, gdy przyjdzie to doskonałe, bo to myślę, że jest odpowiednik tego sformułowania, będzie to doskonałe, no to wtedy będzie twarzą w twarz, czyli już tak nie w zagadce, tylko bardzo wyraziście. Nie? Potem poznam tak, jak zostałem poznany. Nie jest to całkiem proste sformułowanie. Natomiast też nie chciałbym, bo mówię, głębia przesłania Pawła jest na tyle duża, że gdybyśmy chcieli naprawdę w szczegóły wejść, to no, musielibyśmy spędzić zbyt dużo czasu, którego dzisiaj nie mamy. W każdym razie te dwa fragmenty, 13:9-10 i to, co jest w 12 wersecie, one mówią, że jest teraz coś, co jest nie do poznania, jest takie w zagadce, jest częściowe, albo też jest tymczasowe. Ono ma swoją rolę, to co tymczasowe, do czasu, kiedy ta rola zostanie wypełniona i będzie to, co doskonałe, więc tamte rzeczy przestaną mieć rację bytu. No i teraz fundament tego przesłania z tego fragmentu końcowego. Według mnie 11 werset stanowi główny akcent tego końcowego fragmentu. I zobaczcie, ułożyło się to w taką konstrukcję koncentryczną z akcentem na 11 wersecie.
I myślę, że Paweł mówi o sobie, ale to jest przesłanie dla każdego z nas. Pokazuje pewien rozwój, który jest na naszej drodze i pokazuje, że są rzeczy, które na różnych etapach naszej drogi stanowią dla nas jakąś wartość, czym się zajmujemy, a kiedy mijamy ten etap, no to okazuje się, że tam, co było wcześniej jakąś wartością, no w tym momencie już niekoniecznie ma taką wartość. I to przyjmuje, jak był dzieckiem. No dziecko, no zwierzę, które, no to co? Mówi jak dziecko, myśli jak dziecko, rozmowa jak dziecko, ma piaskownicę, ma zabawki, ma jakieś inne rzeczy. Oczywiście to jest metafora do tego dzieciństwa w Chrystusie. Nie? Kiedy pasją są inne rzeczy od tych, które staną się, kiedy zaczynamy wzrastać, dojrzewać, być tymi dorosłymi. Ale i to jest według mnie piękna idea, nie? Że z dziecka staje się mężczyzna, więc zaniechał tych spraw dziecięcych i wchodzi wyżej. Nie? I to jest też wielkie, wielkie przesłanie dla nas, bo jednym z takich mankamentów, jakby to nazwać, problemów, zaniedbań, nazwałbym to analfabetyzm wtórny, czy ktoś z uwagi na czas powinien być już tym mężczyzną, a dalej w tej piaskownicy siedzi. List do Hebrajczyków, 5 rozdział. Z uwagi na czas powinniście być nauczycielami, a tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was uczył pierwszych zasad nauki Bożej. Nie? Czyli tu już mężczyzna, widok mężczyzny, no on się w piaskownicy zabawkami bawi. No, no chłopie, no to już zabawki to już zostaw dzieciakom, to się zajmie czymś poważnym. Nie? Chodzi o to, żebyśmy zrozumieli, że taki jest sens tego przesłania tutaj. I tym przesłaniem dla mężczyzny, dla kobiety, dla kogoś dojrzałego, to jest właśnie miłość. Tym się masz teraz zająć. To jest fundament, który nie przeminie. Są rzeczy mniej czy bardziej ważne teraz, ale one są przemijające. Skup się na tym, co dla mężczyzny, dla dojrzałego człowieka powinno mieć szczególną wartość. Czyli w 12 10, drogę jeszcze doskonalszą, czyli to jest właśnie... Dokładnie. I teraz... Tu mówi, bez miłości bylibyśmy niczym. Tu mówi, miłość nie ustaje. I to powinno być zajęciem, zagadnieniem, które zaprząta umysł, wszystko, całe jestestwo człowieka dojrzałego, który zaniechał tego, co dziecięce. Czyli człowiek, jak się rozwija duchowo, autentycznie się rozwija, to się rozwija w miłości. Jeśli się nie rozwija w miłości, to się nie rozwija wcale. Sorry, to znowu bardzo radykalnie postawiona kwestia, ale ja wyczuwam, że jak się pewne rzeczy nie postawi radykalnie, no to można się tak gdzieś rozmyć w przesłaniu. Więc jak nie będziesz miał miłości, no to co z tego, że masz encyklopedię w głowie? To nie ma żadnego znaczenia. Jeśli masz miłości, to co z tego, że to czy tamto? No o tym chce mówić Paweł tutaj. Także z taką świadomością przystępujemy do miłości. No właśnie, wbrew definicji tego słowa, która jest jakaś czytelna dla Polaków. My jako chrześcijanie, więcej, powiedziałem, że chrześcijanie występuje tylko 3 razy. I to wystarczy, tak. Uczeń Chrystusa jest ponad 200, nie? A święty, brat, to jeszcze chyba więcej, nie? Więc to coś mówi. Dobrze, zrobimy teraz rejestr tych wszystkich rzeczy, które definiują miłość, które składają się na miłość. I to, co jest ważne, to, co chcę podkreślić, to, że mówimy tutaj nie o odczuwaniu miłości, tylko robieniu miłości. Czyli nie ma definicji, tylko opis właściwy, nie? No po co nam coś więcej? Po co nam coś więcej? Ale z tego opisu pokazuje właśnie to, co powiedziałem. No to tak powiedziałem, mówię, wbrew to w cudzysłów, nie? Że nie jak odczuwać miłość, tylko jak robić miłość. Bo jeśli myślimy sobie, że miłość to tylko odczuwanie czegoś, to tylko stan emocjonalny, to nie jest miłość w tym biblijnym sensie. To jest jakieś zauroczenie, to jest jakaś emocja, to jest coś... Nie znaczy, że w miłości biblijnej nie ma tego stanu emocjonalnego. Nie da się być uczniem Chrystusa bez tych emocji. Problem jest tylko, kiedy emocje stają się finałem czegoś. A emocja, jak się pojawia, to będzie początkiem czegoś, co ma praktyczne przełożenie. No i czeka cierpliwie. Czeka cierpliwie.
Może jeszcze mała dygresja. Jest w Nowym Testamencie sporo takich miejsc, gdzie są takie wyliczanki. I bardzo często te wyliczanki, one stanowią bardzo głębokie i ważne przesłanie, a jednocześnie, kiedy się nie wniknie w znaczenie każdego elementu, to jest to takim zwykłym frazesem. Jednym z takich przykładów, takiej wyliczanki w Nowym Testamencie są w kazaniu na górze Pana Jezusa zapowiedzi szczęścia czy błogosławieństwa. Błogosławieni tacy, 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 tacy i tam. Jest między innymi błogosławieni cisi. No. Nie? No i co to znaczy? Jak ja mam być błogosławiony? Będę cicho siedział w kącie, nic nie gadał. Czujecie, że jak się nie wniknie w to słowo, jakie tam występuje, no to można sobie przeczytać błogosławieni cisi i nic z tego nie wziąć do siebie. Myślę, że identycznie jest z tą wyliczanką tej miłości. Można miłość taka, 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 no i fajnie, idę dalej, nie? Nie. Przychodzi etap w rozwoju ucznia Chrystusa. Powiedzieliśmy, to jest zmierzanie ku dojrzałości. Nie? Więc rozumienie, próba rozumienia, o co, czego mamy się uczyć, bo to jest element nauki dla nas, no jest niezwykle, niezwykle istotne. Ja będę się posiłkował komentarzem, właściwie definicją słów, bo to jest dla mnie, generalnie mało korzystam albo prawie wcale z komentarzy historyczno-kulturowych. Wolę komentarze, które dotykają sensu, znaczenia słowa. Oczywiście czasami musi to zahaczyć o sprawy kulturowe, bo dane słowo funkcjonowało w tamtym czasie w określonej rzeczywistości i też tą rzeczywistość odrobinę warto poznać. Nie? Natomiast chodzi o to, żeby uchwycić sens słowa, które nie zawsze jest jeden do jeden odpowiednik w języku. Nie? I mówimy czasami, tu mamy filologa przy sobie, co mówimy czasem o myśleniu w innym języku. To nie jest tylko przetłumaczenie sobie fraz, słów z angielskiego na polski i już jadę, czy odwrotnie. Nie? To chodzi o to, że jest pewne myślenie, w pewnym słowie jest jakiś bagaż, którego nie da się uchwycić. No tak sztywno, samej definicji słowa, nie? A to jeszcze mówimy o angielskim i polskim, które są współczesnymi językami, żywymi językami, nie? A tutaj mówimy o Grece koine, która gdzieś przeszła do lamusa już bardzo dawno. Grekowi, jakbyście dzisiaj dali Nowy Testament w tej Grece, którą mamy, no to on by się załamał. To dla niego by było gorzej niż dla nas Biblia Gdańska, o wiele gorzej. Nie, tak żebyśmy mieli świadomość, że to nie jest takie, więc musimy zrozumieć w tym oryginalnym sensie tego słowa, kiedy ono było wymawiane. I chwała Bogu, że język grecki, ten biblijny, on trwał przez setki lat w wschodnim cesarstwie bizantyjskim. Ten język, on się rozwijał, oczywiście się rozwijał, ale mniej więcej ta Greka Nowego Testamentu gdzieś była tam przechowywana, więc do czasów już prawie że nowożytnych, bo XV wiek to już możemy mówić o jakiejś erze, już mniej więcej nowożytny, kiedy Bizancjum, wschodnie cesarstwo padło, ale cała spuścizna grecka gdzie do nas dotarła, więc myślę, że to ułatwiło badaczom tego tematu, żeby te słowa Nowego Testamentu nadać im takie znaczenie, jakie było pierwotnie, ale to też jest bardzo duży, jakbym powiedział, wysiłek dla tłumaczy dzisiaj. Bo to, wiecie, przetłumaczyć, to nie jest tak wziąć słówko za słówko i tak sobie, nie. Jest taki świetny słownik Zofii Abramowiczówny, czterotomowy, chyba jeden z lepszych w języku polskim, który tą Grekę klasyczną też właśnie ujmuje, między innymi to, co jak była Biblia pisana, choć ta Greka Homera, a Greka Biblii to nie jest to samo. To jest jakby to, dlaczego to przerównać? Greka Homera to jest jakaś poezja wyszukana, piękne słownictwo, to wszystko. A Greka Koine to taki plebs, taki gdzieś z rynku dialogi, jakie są gdzieś tam. Nie? Czybyśmy mieli świadomość, że ten język biblijny to bo byśmy mogli sobie wyobrazić, że jakaś świętość języka, to musi być jakiś taki piękny, wyszukany, ale wcale nie. Pisma Jana, powiem wam, to są najprostszą Greką, jaką sobie można wyobrazić. Na poziomie gimnazjum. Tak. A jednocześnie, co tam jest? Co tam? To jest właśnie ten fenomen Bożego Słowa. Nie?
Ale to tylko dygresja, żeby nastawić się nawet podczas dociekania nad Bożym Słowem, żeby szukać tego sensu dla siebie. Bo Słowo Boże ma konfrontować nas. Ma nas konfrontować i ma nam pokazywać drogę. A jak nie zrozumiem słowa, no to nie pokaże mi drogi. Nie? Więc to jest dosyć ważne. Więc miłość czeka cierpliwie. No co to za miłość? No czeka cierpliwie. No jak pociąg mam za 2 godziny, no to czekam cierpliwie, no bo przyjedzie dopiero za 2 godziny, nie? No albo się spóźni i mamy komunikat, przyjedzie za 5 godzin. No to czekam, ale czy to jest miłość? Nie? Czujecie, że samo to sformułowanie no, ma jakiś problem, no. No czeka cierpliwie. I ciekawe, użyte tutaj greckie słowo w Nowym Testamencie zawsze oznacza cierpliwość z ludźmi, a nie wśród niesprzyjających okoliczności. Zmienia troszkę optykę. Czy nie jest tak, że ścieramy się, depczemy sobie po piętach, mówimy słowa, których nie powinniśmy mówić, zadajemy sobie ból nawzajem. Czy nie jest tak? Można gloryfikować, można gdzieś tam uważać, że no, jesteśmy tacy święci, tacy wspaniali, to wszystko, nic z naszych ust złego nie płynie, postępujemy, no ach, na wskroś idealnie. No ale już widzę po waszych minach, że to jest taka zupełnie wypowiedź oderwana od rzeczywistości, delikatnie rzecz ujmę. Więc to pokazuje, że potrzebujemy być cierpliwi do siebie nawzajem. To milczenie też jest wymowne, bo podejrzewam, że wtedy szukacie sobie w głowie sytuacji, przykładów, nie? A może znajdziecie przykład, kiedy tej cierpliwości zabrakło. I jak on mi tak, to ja mu dopiero wywalę, nie? To jest przeciwko tej cyfry. Czeka cierpliwie. On dzisiaj tak zareagował, nie? Dzisiaj wierzę, że Bóg zmieni tą sytuację. Jestem cierpliwy, nie? W sytuacjach z ludźmi, to słowo cierpliwość z ludźmi. Ktoś no, powinien być już nie w tym miejscu, a w tym miejscu, tak jak nawet o tym analfabetyzmie wspomniałem przed chwilą. No i co? Można wylać na jego głowę mnóstwo informacji, jaki to jest. Można szukać no, cierpliwie, no, że potrzebuje może trochę więcej czasu. No, to jest miłość. Nie włącza się w taki mechanizm, który... Pamiętam w tej definicji słowa agape jeszcze, może to też warto dopowiedzieć, że ono ma w sobie taką ideę rozciągania, jak guma, takie rozciąganie. Czyli bez tego uczucia jest tyle czegoś. No, zaraz powiem mniej więcej, co to może być. A jeśli miłość agape się włączy, to jest tyle. Nie? Czyli naturalnie, to jak ktoś reaguje w określony sposób, no to ja mu kontrargument, reakcja i jest zadyma. Nie? Ale agape rozciąga się. Nie, tu nie zareaguje tak. Tu się włącza już głowa, właśnie nie tylko stan emocjonalny. No nie mogę, ja tak zareaguję, no kim ja będę wtedy? Rozminę się z czymś, nie? I już myśli. A to jest agape. Nie myślmy, że agape to będzie coś spontanicznie, to właśnie wywalę, nie? Akcja, reakcja. A agape nie, ja się rozszerzę. Będę cierpliwy, bo wierzę, że to niego był dzisiaj zły dzień. I sobie wytłumaczę na 1000 sposobów tą reakcję, a nie, że ja mam rację. Bo często problem wśród ludzi także wierzących jest, że mają rację. Dlaczego mówię, że to jest problem? Jedni chcą mieć relację, a jedni chcą mieć rację. A w 1.19 przeczytam Jakuba. Wiedzcie to, umiłowani bracia moi, a niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nie skory do mówienia, nie skory do mówienia. Dokładnie. O, list Jakuba. To jest kolejny materiał. Bardzo, bardzo cenny i głęboki. Dobrze, ale rozumiemy, jak się zaczynamy nad słowami zastanawiać w taki sposób, no to już zaczyna coś znaczyć, nie? To nie jest frazes. Miłość czeka cierpliwie, no to okej, okay, już mam, wiem wszystko, nie? Nie, trzeba spróbować podrążyć, zobaczyć te odcienie znaczeniowe i uchwycić to, zrozumieć.
Miłość postępuje uprzejmie. To myślę, że już jest bliższe temu, co my rozumiemy przez słowo uprzejmość, bo rzeczywiście chodzi o taka miłość, nie postępuje niegrzecznie, zachowuje się taktownie, mając na uwagę drugich, nie zachowuje się niestosownie. To myślę, że mniej więcej uprzejmość tak rozumiemy też dzisiaj w języku polskim. Myślę, że to się trochę wiąże z tym, co mówiłem poprzednio, żeby ta reakcja, jakkolwiek nagromadzą się negatywne emocje, które by wymagały braku uprzejmości, no to w tym momencie miłość agape się włącza, to rozszerzenie, stop, zatrzymaj się. Przykład podam, bo mi się akurat przypomniał przykład Pawła, który w Atenach się przechadzał. Pamiętacie, jak oglądał te wszystkie bożyszcza, które były dookoła, jak on zareagował sobie. On był w stanie silnego wzburzenia. Na widok bałwochwalstwa tego miasta. A pamiętacie, jak zaczął przemowę do Ateńczyków? To jest agape. On z tej wąskiej reakcji na to, co widział, rozszerzył się. I mężowie ateńscy, widzę, że jesteście bardzo pobożni. No, czy coś w ten deser. Oczywiście tam później, w trakcie wywodu, powiedział, że Bóg puszczał płazem czasy niewiedzy. Ale gdyby brakło miłości w tym jego wywodzie, tej miłości agape, no to jestem przekonany, że bym taką wiązankę walnął, że oni by się nie pozbierali. No właśnie, nie pozbieraliby się. A to chodziło, żeby się pozbierali i żeby przyjęli orędzie Ewangelii. Taki niuans. Prawdziwa miłość chrześcijańska nigdy nie zapomina o tym, że uprzejmość, tak, grzeczność są pięknymi, choć zaniedbywanymi zaletami. Tak skomentował to Berkeley, bo z niego akurat cytuję. William Berkeley. Jest taki komentarz Nowego Testamentu Williama Berkeleya, który no, oprócz różnych mniej czy bardziej istotnych pomysłów na temat znaczenia pewnych słów w Nowym Testamencie, to jest bardzo dobry, jeśli chodzi o takie wnikanie w sens słów. Nie? On sięga w znaczeniu, w etymologię bardzo głęboko często w znaczeniu tego słowa i to dla mnie osobiście to jest jakaś wartość, że lepiej rozumiem słowo, które czasami nie da się jeden do jeden przełożyć z greki na polski. Ten błogosławieni cisi, to właśnie to jest jeden z takich przykładów, że słowo cichy po polsku, no nic pozytywnego, no czasami może tak, nawet głupiec, gdy milczy, uchodzi za mądrego. To wtedy ta cichość może, no proszę. Ja się zastanawiam się, bo bardzo ciekawy, bo ten temat jest cały czas gorący w naszej grupie. Aha. I zauważyliśmy właśnie, że ludzie kompletnie, na przykład błogosławieństwa, ubodzy w duchu, jest wielki miszmasz, o co chodzi? Aha. To jest takie proste, no. Że to ubogi w duchu, no. I zastanawiam się, czy ostatni taki brat powiedział, że ktoś miał intencję, żeby tak przetłumaczyć to na polski, żeby ludzie właśnie nie rozumieli. Że tutaj miesza ktoś ewidentnie, żeby tak zagmartwać ten język. Żeby nic nie znaczył. No tak, jak się kazania robi w różnych kościołach, że ludzie enigmatyczni. Ja bym powiedział, że jednak jeżeli wrócimy do Starego Testamentu, to wiemy, co to słowo znaczy. Nie ona w kontekście jednak jest Pisma Świętego. Nie. Zgadza się. Oczywiście. Ułatwia nam sprawę zrozumienia, że nie siedzimy i nie dewagujemy na temat, co to słowo znaczy, tylko to jest... I to jest też dylemat między dosłownością przekładu a parafrazą. W jakim momencie się zatrzymać ten słowaczek? Ile w kierunku dosłowności, a ile kiedy czytelności? I to jest, no proszę. A bo przecież to słowo musi też w innych wersetach występować. Aha. W jakich innych występuje? No, nie, wtedy akurat ubodzy duchem, powiem wam, że akurat to też, bo też badałem ten fragment i wydaje mi się, że jeśli chodzi o dosłowność przekładu, to ubogi duchem jest takim jeden do jeden przekładem tych słów. Jest i ubogi, i jest duchem, tylko sens, to znaczy ubogi duchem. Na tym się trzeba zastanowić. To raczej idzie w kierunku świadomości znikomości, świadomości małości własnej i za tą świadomością kryje pragnienie rozwoju.
świadomi, to jest sens, świadomi swojej nędzy, swojego ubóstwa właśnie. Nie? Tak, i to jest, ale mówię, o tym musimy gdzieś porozmawiać i myślę, że też temu celowi jesteśmy w społeczności wierzących, obdarowani. I ktoś będzie obdarowany grzebaniem w leksykonach, w językach i powie grupie, to słowo to znaczy, słuchajcie, jakie to jest świetne, nie? I po to jesteśmy razem, co w pojedynkę nie bylibyśmy w stanie osiągnąć. Ja się wypowiadam, bo widzę, że masz ogromną wiedzę na ten temat, ale jak badamy ten temat, że mowa figuratywna żydowska, no to była tak zbudowana, i oni dokładnie wiedzieli, co na tym znaczy, bo oni już mieli zbudowany cały schemat myślowy, o których my w ogóle nie mamy pojęcia. Tak. Bo my nie mówimy mową figuratywną, my jesteśmy bardzo tak pragmatyczni w tych tematach. Powiem, że dużo wniósł, myślę, i to właściwie każdemu polecam. O ile mieliśmy wykłady Arnolda Fruchtenbauma, może mnie eschatologia w jego wydaniu niekoniecznie powaliła, ale życie Jezusa z żydowskiego punktu widzenia, to no właśnie to jest to, co mówisz, że on ten mechanizm myślenia po żydowsku w pewnych obrazach, pewnych sformułowania, które dla nas są już nieczytelne, no to on to gdzieś przybliżył. Także polecam bardzo. Mamy na stronie zboru jest są wszystkie MP3 i jest ta cała harmonia Ewangelii. To jest chyba 20 parę wykładów, to jest dosyć obszerny materiał, ale myślę, że zrozumienie wielu fragmentów Ewangelii będzie jaśniejsze. Stop, resetujemy się, idziemy dalej. Nie zazdrości. Czy słowo zazdrość zawsze ma negatywne konotacje? No właśnie nie. No właśnie nie. Więc jeśli mówimy o miłości, że nie zazdrości, to musimy zobaczyć, o co chodzi, bo mamy czegoś zazdrośnie strzec, takie są sformułowania. I to jest pozytywne. My mamy coś w darze z łaski, my z tym zazdrośnie strzeżemy tego, co mamy. To jest piękna cecha. Bóg jest też nazwany zazdrosnym. Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Choć brzmi to, mówię po polsku, dosyć koślawo, bo raczej chyba zazdrość przeważnie kojarzy się w tym negatywnym sensie. Dlatego oddanie, Bóg zazdrosny, Bóg wymagający wyłącznego oddania jest trafione. Jest trafione, nie? Akurat. Właśnie to wrażenie, że Bóg jest zazdrosny, jest często przez antychrześcijan używane za argument, że co to za Bóg zazdrosny. No bardzo często używane rozumienie słowa znowu, nie? No dokładnie, to jest tak. Cały czas ten mechanizm, że rozmawia się o słowie, a zupełnie nie rozumiejąc jego znaczenia. Pierwsza właśnie ta negatywna zazdrość, aha, w tych negatywnych zazdrości myślę, że znajdziemy też kilka opcji. I to myślę, że z naszego polskiego podwórka to będzie nam dosyć bliskie. Pierwsza z nich to pragnie posiąść to... Że tutaj właśnie Jakub wyjaśnia troszeczkę tą zazdrość, nie? No, cztery. Wiarołomni się nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga. Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albowiem czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi, zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał nas mieszkanie. Zazdrośnie, tak. Ale patrząc na tą negatywną, bo jeśli chodzi o miłość, no to, że nie zazdrości, to nie mówimy o tej pozytywnym aspekcie tego słowa, tylko tym negatywnym. I ten negatywny to jest taki. Pragnienie posiadania czegoś, co mają inni. Ja mu zazdroszczę. Czemu on ma BMW-ce, a ja mam Poltka? Mówię, na polskim podwórku to myślę, że to jest jakiś, ja myślę, nawet element naszej polskiej duszy, że tak powiem, tego typu, bo to widać, słychać i czuć dookoła bardzo. Ale drugi aspekt, tak jeszcze krok głębiej w tym negatywnym sensie, to jest patrzenie złym okiem na innych tylko dlatego, że coś posiadają, czego ja nie mam. To nie jest problem, że Kowalski sobie kupił nowy samochód, ale dlaczego on go kupił?
ale się musiał nakraść gdzieś tam, nie? Ale na kominę. I no niestety miłość nie zazdrości. Jeśli brat dostanie fajny samochód, tak jak Marek Volvo, i jeździ sobie do Wrocławia, to dzięki Ci Boże, że dałeś Markowi taki samochód, który może bezpiecznie podróżować, może dobrze pracę wykonywać. To jest miłość, która nie zazdrości. A ja tym swoim Poltkiem dojeżdżę sobie, co za problem, nie? Chodzi o to, żeby rozumieć ten mechanizm, a mówię, w Polsce no to brak miłości w tym kontekście no to jest absolutnie powszechne. Ja takie moje są obserwacje, chciałbym się mylić. Byle mojemu bratu zdychuje. Dobrze, czyli rozumiemy. Miłość się nie wynosi, nie jest nadęta. No i myślę, że to jest też coś, co jest bliskie też naszemu rozumieniu tych terminów. Nie? I nauczanie Nowego Testamentu, gdybyśmy chcieli, to już tam brat widzę, że szuka, co to jest, jak pokory brakuje, bo to trochę z pokorą ma związek. Co jest przed pokorą, czy po pokorze, przy braku pokory. Nie? Brak pokory to upadek, nie? Nie? Po prostu. No właśnie. No to jest pycha. Takie wynoszenie, nadętość to jest pycha. Właśnie. No, autentycznie. To jest, jeśli chodzi o ten komentarz, który przytaczam, prawdziwą miłość zawsze usuwa się w cień. Bardziej przejmuje się ona niegodnością niż zasługami. Bardziej niegodnością niż zasługami. I to jest bardziej prawdziwe, bo czy jesteśmy godni tych wszystkich łask, które otrzymaliśmy. No właśnie. No więc jakie ja mam powody, żeby się pysznić? Jakie ja mam powody, żeby się pysznić? Czyli... Jak to? Wiemy, dlaczego zostaliśmy w nami. Ja zostałem, bo głupi. Robię, bo co głupiego świata, to wygląda. No. Gdy i my też winniśmy tak mówić, gdy uczynimy wszystko, co nam powiedziano, słudzy nieużyteczni jesteśmy. Zrobiliśmy, co mieliśmy do zrobienia. Łukasza 17:10. Także i to jest miłość. Czyli jak ktoś siebie wynosi, siebie gloryfikuje, no to po prostu nie, że ma tylko pychę, powiedzmy, czy jakieś inne jeszcze cechy. Miłości w tym brakuje. Nie? Miłości, która jest takim uniwersalnym spoiwem wszystkiego w naszym życiu. Nie zachowuje się niestosownie. To trochę podobne do tego uprzejmie. No, o tym cały czas mówimy, że czasami są sformułowania, które jakoś tak niekoniecznie coś znaczą. No, ty nie byłeś, Marku, wcześniej. No, miłość czeka cierpliwie, nie? To tak nie za bardzo coś mówi konkretnego, gdyby się nie zagłębić. No, zagłębiliśmy się troszkę, więc to zyskało nowy wymiar. Nie zachowuje się niestosownie. A zobaczmy, jak początek 5 wersetu w innych przekładach brzmi. Postępuje taktownie. Taktownie. Zobaczymy w innych przykładach, jak to jest. Nie postępuje nieprzystojnie. W sensie, że nieprzyzwoicie. Nieprzyzwoicie, nieprzystojnie, tak. Bez wstydu, tysiąclatka. W tym sensie. No i to się chyba troszeczkę wiąże z tym, co było wyżej, że nie jest nadęte, nie zachowuje się niestosownie. Też w takim kontekście, że jest gloryfikowanie samego siebie. Naprawdę wielki człowiek nie myśli o ważności własnej osoby. Człowiek przyodziany w szatę wątpliwego autorytetu przedstawia żałosny widok. I to jest wtedy na pewno niestosowne zachowanie. I mam przykłady ludzi tak wykształconych w języku polskim, że już bardziej się nie da. A
rozmawia się jak z kolegą, jak z kimś przyjacielskim, bliskim. A ktoś liznął trochę i jest napuszony, nadęty. Nie chcę mówić teraz po nazwisku, ale faktycznie, ty wiesz o kim ja mówię. Ja byłem po prostu urzeczony skromnością tej osoby. Nie szuka swego, nie szuka swojej korzyści, jak to jest oddane. Myślę, że to też dla nas brzmi dosyć dobrze. Aha, ja widzę, że my jesteśmy w proszku, to już... Ale to pokazuje, że spędzanie czasu na szukanie sensu, takich właśnie wyliczanek, to jest niezwykle ważna rzecz. I takich miejsc w Biblii... Nie myśli złego, to znaczy, że nie rejestruje, nie prowadzi rejestru. A to za chwilę będzie. To jeszcze nie do tego doszliśmy. Nie szuka swego, to troszkę wyżej jeszcze. Miłość nie domaga się swoich praw. Jedni ciągle podkreślają, co inni im zawdzięczają, a drudzy nigdy nie zapominają, co zawdzięczają innym. Zwróćmy na to uwagę. Jedni ciągle podkreślają, co inni im zawdzięczają, a drudzy nigdy nie zapominają, co zawdzięczają innym. Zupełnie inna postawa. Może jedną taką dygresję. Domaganie się swoich słusznych praw jest pewną drogą do rozwodu. O tym, że racja bywa, właśnie tu brat wspomniał, Tomek, o tym, że jest racja i relacja, co jest ważniejsze, nie? A ja mawiam czasami, że ty masz rację, a diabeł się cieszy. Nie jest porywcza. Nie unosi się gniewem, też to jest oddawane. No właśnie. To nie jest, to jest bardzo ważny element, bo jeśli upadamy w miłości, to chyba... Tym chyba najczęściej. Brak panowania nad sobą, taki wybuch złości, wybuch gniewu, który towarzyszy często relacjom niestety między nami, no to jest taką piętą Achillesa, myślę. Owoc Ducha Świętego też jest panowanie nad sobą, opanowanie. Nie? Ale tu mówimy w kontekście miłości. Brak panowania nad sobą to jest brak miłości. Nie? To jest oznaka klęski. Nie? Żeby mamy skłonność do usprawiedliwiania siebie. No ja już taki jestem, taki choleryk z natury i tak mnie to jakoś wychodzi. Będziemy dla siebie adwokatem, nie? Ale w tym momencie no, lepiej bić się w piersi i znowu upadłem. Nie? Znowu zachowałem się nie tak, jak powinienem. Znowu mam uszczerbek w miłości. Nie zlicza sobie złego. No właśnie, to jest to, co brat powiedział. To jest taki termin z rachunkowości. I chyba Biblia Warszawska to tak fajnie też oddaje. Nie prowadzi rachunku krzywd. Czyli mam rachunek, księguję, nie? Rozumiem, że księgi handlowe, księgi to finansowe, to są jakieś ważne, to muszą zostać trwałe, wypisane, nie? I ktoś taki sobie robi rejestr tego, co mu zarzucono. To nie jest miłość. I pamięta o tym ciągle. Tak. Ta miłość ucznia Chrystusa to jest wielka lekcja zapominania. I to nie chodzi o zapominanie w sensie wrzucenie z umysłu, z pamięci, ale takie świadome. To rozszerzenie. Zobaczcie, że te definicje, te różne aspekty tej definicji pokazują to, co mówimy o tym rozszerzeniu. Że bez miłości agape to mamy jakąś taką wąską sferę. A że ona się rozciąga, to robimy coś, czego byśmy nie zrobili bez tej miłości. Więc bez miłości byśmy sobie rachunki krzywd prowadzili, byśmy byli szczęśliwi, ale że mamy miłość, no to po prostu resetujemy to, kasujemy to. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz dzieli radość z prawdy. Myślę, że to jest też dosyć czytelne akurat w naszym też języku. I przeczytam tylko krótko tą definicję. Miłość nie znajduje przyjemności w jakimkolwiek rodzaju zła. Nie chodzi tu tylko o uczucie zadowolenia z czynienia zła, lecz i o tę złośliwą przyjemność, gdy słyszymy coś poniżającego innych ludzi.
Tak. Chrześcijańska miłość nie oczekuje, aby prawdę owijano w bawełnę, bo to mówi, że ono dzieli radość z prawdy, nie? Ma ona dosyć odwagi, by spojrzeć prawdzie w oczy. Nie posiada nic do ukrywania. I dlaczego cieszy się, gdy prawda bierze górę? Nie? To jest ta niesprawiedliwość i radość z prawdy. Wszystko zakrywa. No, znowu, to jest, nie jest takie proste do zrozumienia, bo wszystko zakrywa. O co to może chodzić? Zwróć uwagę, że to występuje w pewnym napięciu do radości z prawdy. No właśnie. To jest radość z prawdy, tak? A z drugiej strony wszystko zakrywa, czyli, co, czyli że udaje? No właśnie. Chodzi o to, że miłość nie wyciąga na dzienne światło potknięć i błędów innych ludzi. Też, bo to wiadomo, ktoś się spotknie, ale jest okazja, żeby mu dać. I media się tym karmią, nie? To trzeba wyeksponować, nie? To nie jest miłość. Aha, no, no, no. Miłość zakrywa wiele grzechów. Zamiast rozgłaszania i potępiania woli ona w cichości naprawiać te niedociągnięcia. Miłość potrafi znieść niewagę, krzywdę, jakiekolwiek rozczarowanie. Wszystkiemu wierzy. No właśnie, to też jest dosyć problematyczne stwierdzenie, bo żebyśmy nie byli niemądrzy w tym rozumieniu tego słowa. Jeśli Bóg coś obiecuje, absolutnie wszystkiemu wierzy. Nie? Wszystkiemu wierzy. Ale jeśli chodzi o ludzi, no to no trzeba mieć pewną rezerwę, nie? Ale takie pozytywne patrzenie, nie? Nie zakładam z góry, że ktoś mnie chce tutaj wkręcić w coś, nie zakładam złe intencje i tak dalej. To bardziej w tym kierunku chodzi, że wiara w taką szczerość intencji, oczywiście ona musi być, w relacjach z ludźmi musi być jeszcze jakimś tam elementem zdrowego rozsądku opatrzona, bo czasami ludzie opowiadają takie dziwne rzeczy, że nie sposób w to wierzyć. Nie? I byłoby znakiem głupoty, żeby tak we wszystko wierzyć, co ktoś będzie, co komu przyjdzie na język. Ze wszystkim wiąże nadzieję. To w zasadzie nawet można w jednym... Wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję też w kontekście Boga i człowieka. Więc co do nadziei, jaką mamy pielgrzymując w wierze, no to jeśli chodzi o Boże obietnice, no to jest nasza podstawa, jak mówi definicja wiary z Hebrajczyków 11.1. To jest fundament naszego pielgrzymowania. To, że wiara ma te elementy tej nadziei jako pewniki, jako coś, co już istnieje. Jeszcze potrzebuje czasu na zrealizowanie, ale dla mnie to już jest, nie? Natomiast w relacjach z ludźmi, no to mogę mieć nadzieję, że ktoś będzie... zachowuje się tak, jak się zachowuje, a mam nadzieję, że coś będzie pozytywniejszego. Bardziej w tym kierunku bym tutaj szedł, niż jakoś tak za bardzo wierzyć we wszystko, co ludzie mówią. No właśnie, chodzi, tak, żeby nie za daleko zagalopować się w rozumieniu tych słów, bo... Tak, tak. Wszystko przetrzymuje. To jest też no wielki element miłości. To jest to hypomene. To tam jest o wytrwałości. Wytrwałości jako pewnego przymiotu naszego chrześcijańskiego pielgrzymowania. I tutaj tłumaczy się jako wytrwałość lub przetrwanie, ale nie oznacza biernego przetrwania niesprzyjających okoliczności. Bo ktoś... No, bywa z różnych powodów w niesprzyjających okolicznościach, no i musi wytrwać, nie, w czymś tam, nie? Ale to samo w sobie jeszcze nie jestem przymiot, nie? To jest aktywne pokonywanie i kształtowanie tych okoliczności. Dla mnie ilustracją jest, jak ludzie wierzący i niewierzący znosili przykładowo obóz koncentracyjny. Można mieć postawę bez tej wytrwałości, chociaż wszyscy w tym samym czasie byli w tym obozie, nie? Co do czasu, to trwali tyle samo. Ale jeden wyszedł wrak człowieka, a drugi wychodzi wyżej. Nie? To jest niewytłumaczalne, tak po ludzku mówiąc, nie? Ale to jest pokazanie, że ta wytrwałość ma inny wymiar, zupełnie inny wymiar.
Miłość nigdy nie ustaje, ale to już jest komentarz do tej końcóweczki. Także gorąco zachęcam, kiedykolwiek będziecie jeszcze analizować te rzeczy, tak pod swoim prywatnym, osobistym kątem, bo internalizowanie treści, czyli wrzucanie je do siebie i czynienie swoją własnością, to dopiero ma sens. Nie? Kiedy to ma swoje przełożenie na praktykę dnia codziennego. No i to jeszcze jedno powiem na koniec tej części, że miłość według definicji Pawła to nie jest stan emocjonalny tylko, ale miłość to jest rzecz do zrobienia. Jakkolwiek to brzmi tak jakoś tak, no mówię, niewzniośle, nieromantycznie. O miłości mówię, że trzeba coś robić, nie? Jakby to była jakaś robota. No ale no, o czym tutaj mówię? To rozciągnięcie, że bez miłości agapy to mamy tak wąsko, a miłość agapy powiem, że zmieścimy tam coś, czego byśmy naturalnie nie zmieścili. Ale to jest akt woli, wysiłek w jakiejkolwiek formie, żeby to, co naturalne odruchy, przyhamować, a zmieścić coś, co by się naturalnie nie zmieściło. To jest pewien kierunek, ale to jest też wizytówka ucznia Chrystusa. Jeśli mówimy o tożsamości ucznia Chrystusa, to pielgrzymka ucznia Chrystusa w takiej miłości, to jest element no, niezbędny do tego, żeby pielgrzymować. To jest coś, co jest jakoś integralnie związane z tym, kim jesteśmy w Chrystusie i kim chcemy być przed Bogiem. Za chwilę wejdziemy jeszcze do listu Jana i finałem będzie fragment z Ewangelii, ale też Jana. Także w pismach Jana jeszcze będziemy.